po co ten Fame MMA do mnie dzwonił oficjalnie z umową, negocjowali stawki i wprost mówili, że Sylwek chce z tobą walki na Fame MMA 11. Widzicie, gdyby nie ta rozmowa, to nie byłoby Sylwek do ciebie SMS-ów i nie byłoby w ogóle tego Insta Stories. I Fame MMA to nie jest moja federacja, to ich pytaj. Ja powiedziałem, że chciałbym walki, znaczy bardzo chciałem walki z tobą na 9. I ci mówiłem, że później to według mnie to nie będzie miało sensu, bo ciebie znam i wiem, że no nie podniesiesz się może po tym, co nagrał Gargamel i tak dalej. Ja mogę z tobą zawalczyć, jeżeli chcesz, ale zacznij rzucać filmy. Wróć na tego YouTube'a, nagrywaj te swoje rzeczy, żebyś miał tą społeczność i wtedy tak, żeby było na równi, nie? Wataha kontra tam reżyserzy życia, bo tak chyba nazywałeś tych swoich ludzi i będzie fajnie. A nie, ty mnie obgadujesz teraz na mieście i mówisz, a bo oni dzwonili do mnie. No to oni do ciebie dzwonili i ci mówili takie rzeczy, a przez to mnie obgadujesz na mieście, że ja się ciebie boję i tak dalej? Bez sensu to jest. A najważniejsze, odnieś się do sprawy, że pokazujesz zaświadczenie, że jesteś poważnie chory, a mnie męczysz o walkę. To wyjaśnij. Chyba jak jesteś chory, to się zajmij leczeniem, wylecz się i dopiero później myśl o takich rzeczach jak walka, bo walka to jest spory stres. A z tym, że ja sobie niby wymyśliłem to, z tym cześć, to jest bzdura oczywiście, ale no, wyjaśnijmy to, nie, żeby to też było wyjaśnione. No ty jesteś ogólnie, Daniel, bardzo wiarygodny. Jeżeli moje słowo przeciwko twojemu, no to przypuśćmy, że na równi, nie? Jest na równi. Dostałem już wiadomości od innych youtuberów, że identycznie z nimi robiłeś akcję, że gdzieś tam blokowałeś, udawałeś później głupa, jak była konfrontacja, że nie, nie, to mi się przypadkowo coś tam zblokowało. Mam już, kurwa, takie screeny, więc weź, naprawdę, chłopie.